Widzowie, słuchajcie, od samego początku dnia na mój telefon ktoś ciągle się dobija i jest to jakiś prywatny numer. Ja nie chcę tego odbierać, bo ja, widzowie, podejrzewam, że to może być ten morderca. To może być on. Ja nie chcę na tego telefonu tak bardzo odbierać, on mi cały czas tutaj dzwoni, co teraz słyszycie, to jest tak denerwujące, ja po prostu mam dość. On bombi cały czas i ja muszę się spytać osób z Palionowa, czy oni też tak mają, czy do nich też dzisiaj wyzwania właśnie morderca. Znaczy, ja powiem inaczej, ja nie wiem, czy to jest morderca, nie mam tego pewności, ale po prostu boję się, że no właśnie to może być morderca, że to może być on. No bo skoro cały czas mi dzwoni numer prywatny, to mi nigdy numery prywatne nie dzwonią, widzowie. To jest coś podejrzanego. W dodatku, widzowie, no sami wiecie, że ostatnio ten morderca nas na Palionowie prześladuje, więc no ja jestem wręcz przekonany, że to jest on. A średnio mi się chce raczej z nim rozmawiać po tym, jak ostatnio nas straszy w Minecrafcie. Dlatego, widzowie, wy zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie oczywiście kanał, bądźcie na bieżąco, oglądajcie do samego końca, bo naprawdę teraz coś mi się wydaje, że na Palionowie będziemy mieli spore kłopoty i tylko wy jesteście w stanie nam z nimi pomóc. Oczywiście wy, widzowie, bo wy macie łeb jak sklep i potraficie rozwiązywać różne zagadki. A na pewno takie i też ten dziwny typek będzie nam zostawiać, no bo on raczej się w gierki, chociaż on mi się wydaje właśnie, że się w gierki nie będzie bawić. Tutaj raczej będzie to, że możemy mieć z nim po prostu od razu jakieś problemy. Pamiętajcie o tym, żeby kupować koszulki, kozackie fajne koszulki na Kidsklepie, pierwszy link w opisie. A ja idę do Pawła spytać się go, czy on też dostaje te wiadomości, znaczy te dzwonienie tego telefonu. Tylko może najpierw tego świnioka już stąd wezmę, bo już mnie zaczyna to denerwować. Ej! Takie coś z niego wypada? Dobra, nie wiedziałem nawet. Zniszczę te tabliczki i idę do Pawła. Idę do Paliona, bo jest szansa, widzowie, że osoby z Palionowa, czyli wiecie, też Bolo, Milki, Lolo, oni też dostają te telefony, chociaż ja na przykład z Milki, ja nie wiem, ja z nią nie rozmawiałem z tydzień, więc dajcie w ogóle znak, czy ona w ogóle żyje, bo ja nie wiem, no nie ma z nią kontaktu, nie wiem, nie rozmawiałem, ale mam nadzieję, że wszystko u niej spoko. Widziałem, że chyba sobie właśnie tutaj jakieś halloweenowe zdóbki zrobiła, więc chyba wszystko dobrze, nie? Nie wiem, chyba? Dobra, nie wiem, pójdę do Pawła, czekajcie, spytam się go. Czekajcie, najpierw teraz zobaczę, czy w ogóle ktoś inny jeszcze jest na serwie, bo czekajcie, czy Lola jest chyba w tym? Nie, Lola nie ma w domku z tego, co widzę. I możliwe, że Bola też nie, bo jest późno, więc no to właśnie młodzi to sobie poszli spać, a ja pójdę do Paliona i zobaczę, czy on jest w swoim domu. Czekajcie, ja tam coś... Co to jest? Ej, Paweł! Siema! Ej, ej, mamy przerąbane. Co jest? Co się dzieje? Co się dzieje? No przecież morderca jest na serwerze. No jest na serwerze, no wiadomo, że jest, ale poczekaj, mam do ciebie jedną sprawę. Czekaj, tylko zanim, czemu grałem to jest... na kompie teraz w grę tego Jason, piątek 13. No. I straszne to jest. Ale czemu ty grasz w takie gry? Czemu ty grasz w grę? Bo musiałem zobaczyć, co on robi. On zabija ludzi, no, odcina głowy. Raczej to już wiedzieliśmy, Paweł, no bo to chyba raczej po nim widać, nie? Ale weź, czemu ty masz tu axolotla? Axolotl? Co to tu robi? No brązowy. Czemu ty masz... Czemu a to od Bola to... dostałem. Czemu ty to masz? Dobra, okej, okay, nieważne. Od Bola spoko. Słuchaj, ja mam pytanie, czy do ciebie też telefon dzisiaj dzwoni? Nie. No czemu ja? Tylko mam zawsze jakieś takie głupie problemy, no. Ale morderca. Kto ci dzwoni? Telefon? Ale kto ci dzwoni? Mama? Morderca. Jak morderca ci dzwoni? No błagam. Prawdopodobnie na 95% dzwoni do mnie morderca. I to nie jest żart. To nie są żarty, 90, Paweł. 95% to nie jest 100% przecież. Ale to jest większość, nie rozumiesz? Weź te kamery jakoś poustawiaj na Palionowie i go obserwuj, bo on zaraz ci może ten... Słuchaj, jak on do mnie dzwoni, no, to... No to na pewno rozstawimy te wszystkie kamery. No, no i to przede wszystkim to trzeba zrobić. Czyli co, do ciebie nic nie dzwoni, a miałeś w ogóle kontakt z Milki? Nie, ale ona ma fajne ozdoby halloweenowe. No, no świetnie, że ma ozdoby halloweenowe, ale to nie jest teraz, wiesz, to ja... chyba Jason chyba ani tego nie zrobił. No ja zaczynam się martwić, no bo no stary, no przecież skoro ja z nim nie mam kontaktu, ty z nim nie masz kontaktu, Bolo mi się wydaje, to tym bardziej nie ma z nim kontaktu i Lolo to samo, no to wydaje mi się, że nie wiem, mogło się coś stać nawet, nie? No nie wiem, jest to jakaś informacja. Ej, zobacz tu w środku! Co jest? Nie widziałem tego. Jak tu jest ładnie. Dobra, fajnie, ale dobra, nieważne. Cały czas mi dzwoni ten telefon. Dobra, chodź, chodź, musimy coś załatwić. Gdzie idziemy? Chodź jeszcze stary na chwilę tam, bo jeszcze dobra, jest jedna ważna sprawa. Chodź. Ej, nie widzę! Czekaj, pojawia się! Dobra, chowaj się, chodź do twojego domu, chodź, 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 szybko, 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 żeby się nie pojawił, szybko, 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 czekaj. Szybko! Gdzie pod łóżko? Gdzie ty masz łóżko? Pod łóżko, chodź. Dobra, jedę do tajnej bazy, do tajnej bazy, do tej bazy, do tej bazy, do tej bazy. Nie, tu już jesteśmy bezpieczni chyba. Bezpieczni! Nigdy nie jesteśmy bezpieczni, odkąd on tu grasuje. Nie wiem, ja nie wytrzymam, zaraz widzowie, czemu on się pojawia cały czas. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie. Czekaj. Jaki plan, co ty robisz? Patrzę, czy tam jest, no poczekaj. Ej, były te ślady krwi, czy ich nie było? Czekaj. Patrz, ja mam fajną skrytkę.
Ty masz jeszcze lepszą skrytkę tutaj. No właśnie, właśnie. Zejście. Byłem tutaj. No. Byłem tutaj. Fajne, tu jest kamer, co tu się w ogóle dzieje? Dobra, no tu już nas nie znajdzie. Ja bym tu został do końca życia, tylko musimy jedzenie zebrać. No, genialny pomysł, mam 27 steków, ale tak raczej nam, stary, no nic nam to nie da. Chodź do góry, bo czekaj, chodź. Wyjdźmy, bo my musimy ostrzec innych. Stary, cały czas mi dzwoni ten telefon, durny, no nie wytrzymam. No, czekaj, wyciszam go. No nie będę od niego... Odbierz! Sam sobie odbierz, chłopaku! No nie będę od niego odbierać! Co ty myślisz? Odebrać i się dowiedzieć, czego chcę. No tak, będę odbierać i będę się jeszcze może pytać, jak mu dzień minął, co? Nie ma w ogóle takiej... Dom co Dave? Czemu Dom Dave? To tego to było, czy tego nie było? Ja nie wiem, ja już dostaję na głowę, było czy nie było? Dom Dave, szybko! No czekaj, bo... Czyli nie było, dobra, chodź. Nie, no ja tam byłem na tym stanowisku i tam wchodziłem, nic nie było. Chodź szybko, Dom Dave. Ty, bo obserwuj lewo, prawo, czego tu nie ma, a nie Dom Dave. Dobra, no nie, no jest chyba spokój, jest chyba spokój. Dobra, chodź. Czemu mój dom? Co jest mój... Co tu się dzieje? No właśnie, mówiłem ci ostatnio, żebyś wziął swoich kolegów, bo mi tutaj zawadzają, nie? Napoleonowie. Cały czas mi tutaj niszczą domek. Szybko. Dobra, czekaj, co tu... Ej! Co jest? Znowu? Znowu. Zniknie teraz. Znowu, ale to chodź, może być! On zniknie. Czekaj. Do bazy! No nie wejdziemy teraz do bazy tak szybko! Dobra, dawaj. Muruj! Dobra. Ale on zna to miejsce. No wiem właśnie, że zna. Czekaj, nie ma... No tu... No, ale się czy przestraszyłem. Dobra, myślałem, że to jest on. Nie ma go chyba tu. Dobra, jest... Nie, jesteś straszny. Jesteś na razie jeszcze nie... Ej, tam... Patrz, napisał coś! Chodź tam! Chodź po te informacje. Napisał coś, nie widziałem tego. Szybciej! No przestań, nie mam łopaty! Dobra, co to jest? Czemu nie odbierasz? Czemu nie odbierasz? Coś ważnego chciałem ci powiedzieć. Myślałem, że będziemy mieli dobre stosunki. Dobra, Dave, ja cię zostałem z tym samego. Nie! No poczekaj! Jak sam? Myślałem, że będziemy mieli dobre stosunki, przecież... Nie, ja z nim nie chcę Ej, czekaj. Co? On chciał z tobą sojusz? Nie, to nie tak jak myślisz! To nie tak! Ja czemu nie chciałem... Piszesz w taki... Nie, ja wiedziałem. A on mi zaproponował rozmowę, ja się nie zgodziłem, nie byłem tam! A to było dawno już, zanim zobaczyłem jego facjatę. Myślałem, że będziemy mieli dobre stosunki. Ej, ale poczekaj, bo on mi wysłał SMS-a. Co? Czemu on mi napisał SMS? On mi wysłał jakiś filmik do pobrania. I filmik mi wysłał do pobrania. Nie. Ej, czekaj, ja ci pokażę. Czekaj! Nie, ty do niego dołączysz! Stary, co to jest?! Dołączysz do niego ze strachu. O kurcze. Joki. Ej, dobra, czekaj, dobra. Nagranie? Czekaj, tak, to jest nagranie, czekaj, ja je pobiorę i ja je wrzucę na kompa, żebyś też widział. Dobra, stary, widzisz ekran? Dobra, widzisz chyba, dobra. Pokazuję ci tutaj, widzisz to, dobra. No dawaj, ale no to co, ja jak on wygląda, stary, patrz tą twarz, dobra, czekaj. Co to jest? Widzieliśmy już go u Pawła też na odcinku, ale dobra, to co to jest tutaj. Dobra, odpalam to, bo to jest... Co to jest? Czekaj, informacja dobra, dla ciebie. Ja naprawdę tego nie chcę oglądać, ja już go widziałem wcześniej, nie chcę go oglądać. Czekaj, informacja dla ciebie, musisz tutaj przyjść z nim. A, czyli z tobą prawdopodobnie, Palion. Super! Ze mną, da, ja jako przynęta, tak? Do lasu, nie! Macie 24 godziny! Super, nie? Ej, co jest, jak on walnął w ten aparat? Co on robi, co on ma z tym? Paku ma siekierę! Nie. I co teraz chcesz zrobić? Chcesz tam iść? Czekaj. Co ty pisze na dole? Macie 24 godziny. I koniec filmiku. Dobra, nie, to jest przesada, stary, no... No ale idziemy? Logiste, że tam nie pójdziemy. Idziemy czy nie idziemy? No nie, no dobra, ty... No chyba idziemy, no! No chyba idziemy, no... Nie ty wiem. Chcesz serio z nim pogadać, ty chcesz, żeby tu twój kolega. Ja nie chcę z nim rozmawiać, stary, a co jeżeli on na przykład, nie wiem, porwał Milki? I ona tam teraz siedzi z tym mordercą, przecież ja z Milki nie mam kontaktu od tygodnia? Z Lolem to gadałeś? Z Lolem gadałeś? No nie gadałem. No właśnie, no rozumiesz, on może kogoś mieć. No to trzeba się z nim porozumieć, ogarnij się. Porozumieć, mnie jeszcze atakować będzie burżuj jeden, no. Hono tu, co mnie będziesz atakować, przecież to jest niebezpieczny typ. Nie. Dobra. No, przemyśl swoje zastosowanie. Przemyślmy to do jutra. Widzowie, dajcie znaka, czy powinniśmy jechać do tego lasu od mordercy.